propozycje projektowe naszych studentów zawsze są inne, zawsze są świeże, w związku z tym to nie ma w tym ani odrobiny monotonii. Są zdecydowanie bardzo twórczy, potrafią słuchać i w zależności od kontekstu potrafią zaproponować rzeczy, które są wyjątkowo innowacyjne. To, co zauważyliśmy tym razem, to była fascynacja właśnie tych autorów kwestiami natury, zieleni w mieście, idei, które są inspirowane właśnie naturalnymi materiałami czy procesami naturalnymi. Myślę, że jest to możliwe z technicznego punktu widzenia. Oczywiście są normy i akty prawne, które mogą tutaj sprawiać problem i oczywiście finalnie przewoźnik, który te tramwaje będzie zakupować, może po prostu nie chcieć takiego designu lub takiego wyglądu, ale technicznie na pewno są możliwe do wykonania. Myślę, że kwestia oświetlenia na pewno może być zaautowana. Prace wyróżniają się na pewno bardzo ciekawym oświetleniem, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Dodatkowe oświetlenie, które obecnie w obecnie produkowanych tramwajach praktycznie nie istnieje. Prace przygotowane przez studentów Politechniki Poznańskiej cechowały się bardzo dużą oryginalnością i kreatywnością. No, projekt dotyczy tramwajów w przyszłości, w związku z tym studenci zarówno postawili na odważne kształty i formy, ale także na to, co jest bardzo ostatnio ważne dla nas wszystkich, czyli na współgranie z ekologią, z otoczeniem. Też aranżacja, która była wokół tych tramwajów przedstawiana, też dotyczyła terenów zielonych. Także zarówno podejście takie bardzo ekologiczne, jak i także bardzo nowoczesne, ale jak powiedziałem wcześniej, w trosce też o nasze środowisko.